Dawid Zawada po zwycięstwie na gali KSW 40 nad Maciejem Jewtuszką. Tak się zastanawiam, czy to jest najcenniejsze zwycięstwo w Twojej karierze? Tak, było bardzo trudne do tego. Maciej ma dobre doświadczenie, on już długo był też mistrzem kategorii lekkiej i pokazał się świetnie. Co było, on dużo brał, on szczękę ma, nie wiem, twardą i taki łeb ma twardy, jak wszyscy Polacy, my tak szybko do nokautu nie pójdziemy, bo pierwsza tak mu się działa, ja nie wiem, normalnie to ja bym nie musiał iść za kimś, ja bym patrzył na niego, mu się obróciło oczy, ale jak ja skoczyłem, to on widział, że się znowu obudził, to myślałem, aha, pokazał serce, była bardzo trudna walka, ale naprawdę też szczerze powiedzieć, jak chciałem taką walkę, bo taka walka to mnie bierze dalej do przodu i bardzo się cieszę z tego zwycięstwa i dziękuję też Maciejowi za tą walkę. Ale to nie było wszystko w tej pierwszej rundzie, bo mówisz o tym knockdownie, ale później zamknąłeś go pod siatką i też zebrał mnóstwo ciosów. Ja byłem zszokowany, że ta walka nie wyszła poza pierwszą rundę. Że wyszła poza pierwszą rundę. No tak samo, ja bombo. Tyle dałem ciosy na niego, dobra, ja trochę brudno biłem, parę razy też rozcięcie, to ja wpadłem mu, zbiłem głową na głowę, my walili, to jest ten błąd ode mnie i to był ten błąd, ja dobrze go waliłem, dwa, trzy ciosy, potem czwarty to ja wpadałem, źle go trafiłem i tak się wyratował, nie, on doświadczenie, on patrzył, opóki nie trafię i się tak sklinczył, wyratował jakoś, nie, ale dobra walka. Maciej Jewtuszko, Berserkers Team Szczecin, klub znany z niesamowitych umiejętności parterowych, a tutaj parteru nie było. Nie byłeś zaskoczony, że Irokes no, w ten parter nie zdecydował się pójść? Nie, ja powiem też szczerze, że byłem, myślę, fizycznie byłem silniejszy, bo w parteru, jak, nie wiem jak to było, ja go chyba złapałem, obaliłem go raz i tam, no on dobrze stawał, ale on tam kontroli, albo jak też leżał na mnie raz, to taką drobną kontrolę nie miał, nie, bo jakby to był sam grappling albo coś innego, ale MMA i grappling to i zapasy, to się różni trochę, bo tam są ciosy do tego i inne rzeczy, na co się też uważa, nie. No i to się wszystko łącza razem i potem wodzi prawdziwy wojak MMA, nie? Trzecie albo czwarte zwycięstwo z rzędu w Twojej karierze. Ty na KSW masz rachunki do wyrównania. Czy uważasz, że to jest ten moment, żeby już myśleć o rewanżu z kimś, kto ma ten pas na biodrach? Tego jeszcze nie wiem, bo teraz remisowałem mój rekord w KSW. Miałem dwa porażki i teraz remisowałem na 2-2. I teraz zobaczymy dalej, może jeszcze jedna walka z kimś tam, chyba mi da, nie wiem kto tam jeszcze jest, Szymuszowski, nie wiem czy ty dalej będzie w półśrednio walczył, ale na ten rewanż też nie patrzę na ten rewanż, nie, mi chodzi ino o to kto będzie następny, ja jestem na to gotowy, teraz przerwę zrobię, bo też mam to rozcięcie, to nie będę mógł trenować, z tydzień przerwy, jak się wygoi, później do treningu i jak będzie, powiedziałem też w klatce 23 grudnia, jak tam będzie wolne miejsce dla mnie na KSW 41, to będę chętny na to. I jaki przeciwnik, to mi jest obojętnie, na wszystko są przygotowani, na ostrą walkę, na szybką walkę, na parter, w stójce, my są na wszystko przygotowani i to też dziękuję moim teamu UFT.